43 drużyny strażackie z całego powiatu, zacięta rywalizacja i ułamki sekund decydujące o zwycięstwie. Tak wyglądały tegoroczne zmagania druhów z powiatu kieleckiego na 9 powiatowych zawodach pożarniczych w Strawczynku. Gminę Daleszyce reprezentowała młodzieżowa drużyna pożarnicza ze Smykowa. Udany debiut miała tu także jednostka z Komórek. Warto wspierać jednostki ochotniczych straży pożarnych? No oczywiście, że tak. No, zarówno komendant miejski, czyli ja i nasi pracownicy komendy miejskiej, zarówno komendant wojewódzki, pan brygadier Adam Czajka wspierają jednostki OSP, które są na terenie naszego powiatu i powiatu kieleckiego. Zawodnicy stanęli w szranki w dwóch konkurencjach, sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym. Młodzieżowa drużyna pożarnicza ze Smykowa zajęła mocne drugie miejsce. Podczas rywalizacji, która odbyła się na bardzo wysokim poziomie, o zwycięstwie zadecydowały ułamki sekund. Jak podkreślały członkinie drużyny ze Smykowa, druga lokata jest wyróżnieniem, ale jednocześnie pozostaje duży niedosyt, bo do najwyższego podium zabrakło tak niewiele. Tak, oczywiście, bardzo niewiele. Jest nam po prostu przykro z tego powodu, że tak dużo treningów poświęciłyśmy i nie wygrałyśmy tych zawodów, naprawdę. Ale wygrałyście i zdobyłyście bardzo wysokie miejsca w zawodach europejskich. Jak to wtedy było? Wtedy miałyśmy po prostu inną drużynę, było bardzo dużo treningów, tak? Ćwiczyłyśmy 4 lub 3 miesiące do tych zawodów. No, pojechałyśmy. Wyszło tak, jak wyszło, po prostu 6 miejsce na 20 coś państw w sumie. To nie było tak źle. Drugie miejsce w sztafecie to też bardzo dobrze, także naprawdę jestem dumna z tej straży. Naprawdę. Dzisiaj zabrakło naprawdę niewiele, bo tylko setne sekundy. Co się stało? Dużo ćwiczyłyśmy, dałyśmy z siebie naprawdę wszystko. Spodziewałyśmy się trochę wyższego miejsca, ale to oczywiście nie od nas zależało. Mam nadzieję, że wszystko było ocenione sprawiedliwie. My, tak jak mówimy, nie jesteśmy zadowoleni z tego miejsca, ale dużo ćwiczyłyśmy. Trudno. Słów uznania dla młodych adeptek i adeptów pożarnictwa nie szczędził zastępca burmistrza Mariusz Porębski. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, zarówno ja, jak i Dariusz Marysiński, burmistrz miasta i gminy Daleszyce. Jesteśmy z sukcesu dziewczyn bardzo dumni. Na uwagę też zasługuje to, że na tych zawodach zadebiutowała drużyna z Komórek, która zdobyła super fantastyczne 5. miejsce. Więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że mamy w gminie młodzież, która chętnie bierze udział w takich zawodach strażackich, czy też inną swoją aktywność sportową, społeczną przekazuje. Warto przypomnieć, że młodzieżowa drużyna pożarnicza ze Smykowa ma na swoim koncie nie lada sukcesy. W 2012 roku zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskich zawodach sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych i reprezentowała Polskę na międzynarodowym turnieju we Francji, gdzie zdobyła 6. miejsce. W dzisiejszych zawodach startowały również drużyny, które się przewinęły przez szczebel krajowy, jak również przez szczebel międzynarodowy. Mówię tutaj o jednostce młodzieżowej drużyny pożarniczej ze Smykowa, która zajęła 2. miejsce na zawodach szczebla międzynarodowego. I jednostka OSP Smyków w kategorii młodzieżowej drużyny pożarniczej dziewcząt zajęła 6. miejsce w zawodach międzynarodowych, a na dzisiejszych zawodach zajęła 2. miejsce, z tym, że wynik jest w okolicach 1 punktu. To są bardzo małe różnice i tutaj po prostu decydują setne sekundy oraz wiek zawodników. To jest bardzo ważne właśnie, że wiek zawodników. A jak pan ocenia jednostkę ze Smykowa? Jednostkę ze Smykowa po osiągniętym wyniku i dyscyplinie oceniam bardzo wysoko. Jak również wszystkie jednostki, które startowały, bo ważne też jest to, że zawody skończyły się wcześniej niż planowaliśmy. Czyli to świadczy o samodyscyplinie wszystkich zawodników. Podczas tegorocznych zawodów powiatowych swój udany debiut miała młodzieżowa drużyna pożarnicza z Komórek. Druhowie zaprezentowali się na najwyższym poziomie i uplasowali na 5. miejscu.